Z badania przeprowadzonego przez ProContent Communication pod tytułem Wizerunek galerii handlowych oczami Polaków wynika, że Polacy bardzo chętnie uprawiają tak zwany window shopping, czyli oglądanie produktów w galeriach handlowych przed zakupieniem ich w internecie. Interesującym jest fakt, że więcej panów decyduje się na takie działanie, ponieważ jest ich aż 51% ze wszystkich ankietowanych. Pań jest 49%. Częściej na tak zwany window shopping decydują się osoby młodsze, to znaczy do 35 roku życia. Stanowi to aż 57% ogółu ankietowanych. Na window shopping najczęściej decydują się osoby, które zarabiają więcej, czyli powyżej 5000 zł miesięcznie. Stanowią oni grupę 77% osób ankietowanych. W naszym badaniu sprawdziliśmy również, jak ważna jest dla nas opinia znajomych podczas robienia zakupów. Okazuje się, że osoby młodsze, czyli takie do 24 roku życia, a także osoby powyżej 50 lat, najchętniej poszukują porady u bliskich i znajomych. Rzadziej o rekomendacje prosi grupa między 25 a 49 rokiem życia. Co ciekawe, 1 na 3 osoby wskazały, że poszukuje informacji na temat promocji w centrach handlowych, w lokalnych mediach, w magazynach własnych galerii handlowych, a także na stronach internetowych. Płynie z tego wniosek taki, że galerie handlowe powinny inwestować jak najbardziej w kanały komunikacji z klientami, a także w działania public relations.